Dziś zabierzemy Państwa w miejsce, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością, gdzie tajemnice mieszają się z faktami. Jedno jest pewne, po wygraniu II wojny światowej Zamek Czocha wrócił do Polski, ale wciąż skrywa wiele tajemnic, także tych wojskowych. I kilka z tych zagadek postaramy się dzisiaj dla Państwa rozwikłać. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzygowski, dzień dobry. Wojskowa pomoc i szczepienia, czyli walka z niewidzialnym wrogiem. Żołnierze, fajterzy w oktagonie. Sokoły nad Nowym Glinnikiem. Z wizytą na Zamku Czocha w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Panie Piotrze, czy mieszkańców Zamku Czocha dotknęły kiedykolwiek jakieś epidemie? O tak, przede wszystkim po wojnie 30-letniej, kiedy i ten zamek, i załogę, i region dotknęła epidemia, która spustoszyła te ziemie i wyludniła je. W czasach nam bliższych, bardziej współczesnych, Zamek Czocha też miał pełnić ważną rolę w systemie ochrony zdrowia, prawda? Tak. Planowane było w planach mobilizacyjnych, że zamek będzie szpitalem frontowym, jednym z trzech szpitali frontowych w tym regionie. No i tutaj mieli leczyć się żołnierze ze swoich kontuzji. A my zobaczmy, jak dzisiaj wygląda walka z epidemią. Długie kolejki chętnych na szczepienie i dziesiątki tysięcy zaszczepionych Polaków to efekt masowych szczepień podczas majowego długiego weekendu. Wszyscy musimy się zaszczepić, prędzej czy później. Zaszczepić się prędzej niż później pomagają żołnierze Wojska Polskiego, którzy sami dają dobry przykład. Milionowy zaszczepiony pacjent w Wielkopolsce to żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto się szczepić, tak? Żeby tak naprawdę wrócić do tej normalności. Mundurowi służą nie tylko w takich punktach szczepień, ale także w szpitalach, wspierając medyków. W sumie żołnierze polskiej armii zaangażowani są w pomoc w ponad 600 placówkach w kraju. W wojskowym szpitalu w Ełku zaszczepiono już ponad 15 tysięcy osób. Prawie połowa zaszczepionych w tej wojskowej placówce to żołnierze. Wciąż powstają nowe punkty, w których podaje się kolejne dawki preparatu przeciw COVID-19. To sprawia, że Narodowy Program Szczepień znacznie przyspiesza. Ten punkt jest w stanie, tak przynajmniej wstępnie zakładamy, przyjąć w godzinach od 10 do godziny 18 500 pacjentów. Ten punkt w Radomiu to efekt współpracy tamtejszego szpitala z polską armią. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w walkę z pandemią koronawirusa zaangażowani są od początku. Ich praca w tej chwili to przede wszystkim wsparcie cywilnej służby medycznej. Wojsko oferuje pomoc nie tylko wykwalifikowanych medyków, ale zapewnia wsparcie logistyczne. Jesteśmy w tak zwanej kampanii wiosennej operacji Trwała Odporność i jej zasadnicze cele działania ściśle są związane ze strategią rządu, więc po pierwsze wspieramy służbę zdrowia, po drugie wspieramy gospodarkę, po trzecie wspieramy seniorów. Z każdą kolejną dawką szczepionki odporność społeczeństwa na koronawirusa wzrasta. To pozwala mieć nadzieję, że zawsze gotowi, zawsze blisko. Terytorialsi szybko ze stanu pełnej mobilizacji przejdą w stan gotowości. Przypominamy, że wciąż działa założona przez terytorialsów specjalna infolinia dla seniorów. Pod numerem telefonu 0800 100 115 żołnierze służą pomocą w organizacji szczepienia, transporcie do punktu szczepień, a nawet w uzasadnionych przypadkach dojeżdżają ze szczepionką do domu. Panie Piotrze, czy Zamek Czocha został kiedykolwiek zdobyty? Tak, raz zdarzyło się w 1434 roku, kiedy to husyci podchodzą pod zamek i postanawiają go zdobyć. A chcą go zdobyć, bo nie cierpią, nienawidzą wręcz właściciela, który według nich był odpowiedzialny za śmierć Jana Husa. A dzisiaj byłoby łatwiej zdobyć na przykład przy użyciu śmigłowców. A propos, to zobaczmy, jak desant ze śmigłowców ćwiczą kawalerzyści z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Śmigłowiec W-3 Sokół, prawie 6,5-tonowa maszyna, która rozpędza się w powietrzu do 260 km na godzinę. Ale podczas takich manewrów nie liczy się prędkość, tylko wyjątkowa precyzja. To ćwiczenia 25. Brygady Kawalerii Powietrznej na terenie jednostki wojskowej w Nowym Glinniku. Szkolenie pilotów, to znaczy również całej załogi, desantowanie i ewakuacji za pomocą lin zjazdowych,
jest szczególnie istotny właśnie podczas działań w terenach bardzo trudno dostępnych. Ćwiczenia desantu i ewakuacji dla żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej to codzienność. Żeby poprawnie wykonać takie zadania, trzeba mieć opanowaną teorię i spędzić długie godziny na szkoleniach naziemnych. Fundamentalna jest jednak praktyka. Podczas takich szkoleń wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. To m.in. liny desantowe i ewakuacyjne. W parze z takim ekwipunkiem zawsze musi iść doskonałe wyszkolenie. Nie brakuje jednak elementów, których nie da się po prostu nauczyć. Najistotniejszym elementem jest pozbycie się lęku wysokości i oswojenie się z hałasem, który wytwarza śmigłowiec. Pozostałe rzeczy to jest tylko kwestia treningu. W tym szkoleniu w Nowym Glinniku wzięło udział 10 kawalerzystów. Piąta Brygada Kawalerii Powietrznej takie manewry wykonuje nie tylko przy wykorzystaniu śmigłowców W-3 Sokół. Do dyspozycji żołnierzy są także niemal dwukrotnie cięższe śmigłowce Mi-8 oraz Mi-17. To Henryk I Jaworski, pierwszy właściciel Zamku Czocha, a my znajdujemy się w najbardziej reprezentacyjnej sali, sali rycerskiej. Panie Piotrze, czy na zamku odbywały się turnieje rycerskie? A już odbywały się one na Zamku Czocha, turnieje rycerskie, turnieje rycerstwa polskiego, ale tutaj też niedaleko, w Lwówku Śląskim, odbył się taki najpierwszy turniej, który miał miejsce na ziemiach polskich. A więc my zawsze zapraszamy na zamek, aby zobaczyć, jak walczyło i jak walczy polskie rycerstwo. A my teraz zobaczmy, jak dziś radzą sobie współcześni wojownicy, no bo przecież polscy żołnierze walkę mają we krwi. Najlepsi żołnierze wojownicy. W otoczeniu najnowocześniejszego wojskowego sprzętu. Słowem siła Wojska Polskiego i siła żołnierzy, którzy walkę mają we krwi. Łączymy pożyteczne z przyjemnym, a więc uprawianie sportu ze służbą ojczyźnie. I to jest właśnie ten wzór do naśladowania. Specjalsi, pancerniacy, saperzy, terytorialsi. 16 najwytrwalszych, którzy wcześniej pokonali rywali w kwalifikacjach. Gala finałowa to dla nich ukoronowanie wielotygodniowych przygotowań. Jestem wdzięczny i dywizji, i brygadzie, bo wszyscy naprawdę mi pomagają i super, że mogę to łączyć. Naprawdę, ja łączę pracę, znaczy służbę, bo to dla mnie nie jest praca, dla mnie jest służba z treningami. Mogę trenować, jeździć do chłopaków do WCA, zdobywać doświadczenie treningowe i szkolić się i być coraz lepszym. Bez ciężkiej pracy nigdy nie ma żadnych sukcesów i no i tak to jest, no. Trzeba dużo włożyć w siebie, żeby coś otrzymać. Mam nadzieję, że walka się podobała. Rywalizacja w hangarze 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu to 7 starć w formule mieszanych sztuk walki. W klatce także panie. Taki miałam plan, żeby walkę sprowadzić do parteru. Ogólnie my się z Agatą kumplujemy bardzo, bo się poznałyśmy w projekcie Wojownik. No ale tutaj w walce musiałyśmy, wiadomo, się skupić na sporcie i każdej zależało na wygranej. Ale bardzo, bardzo dziękuję Agacie za walkę i za charakter. Charakter pokazali także ci wojskowi sportowcy. Mateusz Masternak i Bartosz Barczyński. To jedyne podczas gali starcie bokserskie. Pojedynek oczekiwany, bo naprzeciw siebie stanęli dwaj utytułowani pięściarze. Lepszy okazał się starszy szeregowy Masternak. Dziękuję bardzo, bardzo cieszę się, że jestem tutaj. Naprawdę wspaniała impreza, wspaniała oprawa. Do ringu wychodziłem prawie 120 razy, ale powiem szczerze, przed tym wszystkim tutaj był nawet duży dreszczyk emocji. Mieszane sztuki walki w polskim wojsku goszczą od lat. To zresztą element żołnierskiego rzemiosła. Sporty walki są nieodzownym elementem, jeżeli chodzi o wyszkolenie bojowe i dobrą sprawność fizyczną żołnierzy, a to jest podstawa do tego, żeby budować zdolności kraju. Od wielu lat propagujemy MMA w Wojsku Polskim, również kickboxing i dzisiejsza gala udowadnia to, że nasz system szkolenia jest właściwy, motywacja właściwa i było piękne sportowe widowisko. Ministerstwo Obrony Narodowej także aktywnie promuje sport w Wojsku Polskim. Sprawność fizyczna jest niezbędna, żeby żołnierz polski mógł służyć swojej ojczyźnie, żeby mógł stać na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. I tak jest, w Wojsku Polskim sprawność fizyczna żołnierzy jest wysoka, a w ten sposób zachęcamy pozostałych, żeby poszli tą właśnie drogą. Wsparciem sportowców w mundurach zajmuje się utworzony niedawno Centralny Wojskowy Zespół Sportowy.
Kiedyś to było newralgiczne miejsce zamku Czocha. Zbrojownia. Na tych zydelkach siedzieli najznamienitsi rycerze. Panie Piotrze, skończyła się wojna, ale dla zamku Czocha tak naprawdę zaczynał się naprawdę gorący czas. Tak, wojna kończy się, ale wbrew pozorom nie tak jak ta oficjalnie 8 maja. Ta wojna na zamku i w okolicach kończy się troszeczkę później, bo druga armia Wojska Polskiego idąca tutaj szlakiem bojowym poprzez Nysę Łużycką, Budziszyn, Drezno, a następnie w operacji praskiej, ona tak naprawdę działania wojenne kończy dopiero 11 maja pod Pragą. A oni dopiero wracają do Polski 13 maja, ale tu już po 9 maja, po przejściu 54. Dywizji Piechoty Gwardyjskiej Armii Czerwonej zaczyna się gra wywiadów, zaczyna się to, co... Panie Piotrze, może o grze wywiadów porozmawiamy za chwilę, a my teraz sprawdźmy, gdzie te tajne przejścia nas doprowadzą. Idziemy? Oczywiście, zapraszam. Zamek Czocha skrywa wiele tajemnic. Jest tu mnóstwo skarbów, mnóstwo starych ksiąg, a także książek o historii, również II wojny światowej, ale także jest mnóstwo tajnych skrytek i tajnych przejść. Panie Piotrze, czy te wszystkie artefakty już odkryliście? Wydaje mi się, że chyba nie, a raczej na pewno nie, bo co chwila, co i rusz odkrywamy nowe. Na przykład w 2015 roku odkrywamy niesamowitą, sensacyjną skrytkę, w której są przedmioty m.in. z okresu II wojny światowej, ale nie tylko, bo i księgi, i inne przedmioty, chociażby nawet ubrania właścicieli, które zostają zdeponowane. A więc tych artefaktów, tych tajemnic na zamku Czocha jeszcze jest bardzo wiele. No to chodźmy, poszukajmy. Zapraszam. W czasie II wojny światowej i tuż po niej zamek Czocha był areną gry wywiadów. Panie Piotrze, na czym polegała ta wojna szpiegów? A wojna szpiegów zaczyna się w 1917 roku, kiedy tutaj zjeżdża arystokracja rosyjska. Ona zjeżdża ze skarbami rodziny Romanowów. I nagle okazuje się, że bolszewicy strzelili sobie w stopę, bo oto oddają rzeczy cenne, drogocenne dla ich kultury, dla ich tożsamości i co? I trzeba je odzyskać. W tej sali, a dokładnie pod nią, znajdował się największy skarb ukryty na zamku Czocha. Skarb rodziny Romanowów, ale tego przejścia nie było. Panie Piotrze, jak zatem udało się go odnaleźć? Tak, są dwie wersje, które mówią, jak do tego doszło, że udało się ten skarbiec znaleźć, odkryć, a następnie rozszabrować. Pierwsza mówi, że Christina von Sarma jakby zdradza tą informację, a druga mówi o działaniach właśnie wywiadowczych, które miały doprowadzić do tego, że ten skarbiec odnaleziono. Czy faktycznie tam znajdowały się regalia? Być może w tym drugim, o którym wiemy, a którego jeszcze nie udało nam się znaleźć. Chodźmy zobaczyć. Zapraszam. A więc po pokonaniu pierwszej przeszkody, jaką była podłoga, ci, którzy otwarli te drzwi, w jednej wersji byli to pracownicy z leśnej, ślusarze mający zakład rowerowy, w innej chyba bardziej prawdopodobnej kasiarze szkoły lwowskiej, dobierają się do tego skarbca. Aby przekonać się, że faktycznie to oni go otwarli, wystarczy spojrzeć w miejsce, kiedy przepalali te drzwi. A przepalili je punktowo w jednym miejscu, rygle się rozeszły i otworzył się jeden z kilku sezamów zamku Czocha. Natomiast na pewno z któregoś ze skarbców wydobyto regalia rodziny carskiej, które wyjechały w Siedendal. Teraz czas na odpoczynek w takich luksusach. Panie Piotrze, czyja to była komnata? No, była to komnata Ernesta Friedricha Giczowa i jego żony. Dzisiaj nazywana komnatą książęcą. Tenże Ernest Giczow swój wielki majątek zbudował i na przemyśle tytoniowym, ale również na przemyśle zbrojeniowym, bo oto w 1944 roku w swoich zakładach tytoniowych w Dreźnie zakłada produkcję zbrojeniową, w której uczestniczą niestety również więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy tam ciężką pracą produkują na potrzeby III Rzeszy. Panie Piotrze, z tym zamkiem łączy się także historia żołnierzy wyklętych. Oni też korzystali z tych tajnych przejść? No właśnie, czy korzystali, tego nie wiemy, ale na pewno tutaj byli, na pewno był tutaj kanał przerzutowy. Między innymi kapitan
Dragan Sotirowicz, żołnierz Armii Krajowej, tutaj ze swoimi wiernymi żołnierzami przyjeżdża i zostaje burmistrzem przed Kazimierzem Lechem, tym, który okrada zamek, zostaje burmistrzem i jakby legalizuje, pozyskuje środki na ucieczkę tych żołnierzy, którzy uciekają przed czerwonym terrorem, przed UB na zagranicę, bo wiedzą, że już nie mają tutaj szans. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję również. Chodźmy, może jeszcze jakieś zagadki odkryjemy. Być może coś nam się uda. A my właśnie wchodzimy do winiarni, ale winiarnia to było pomieszczenie, które charakteryzowało się nie tylko tym, że był tu skład najlepszych win, ale właśnie stąd rozchodziły się te wszystkie tajne przejścia. Czy udało się już odkryć te wszystkie tajne korytarze? No właśnie, czy to faktycznie winiarnia? Otóż nie. Prawdziwa winiarnia znajdowała się gdzie indziej, a tutaj to wojsko stworzyło tą winiarnię, aby właśnie zakamuflować prawdziwe przeznaczenie tego pomieszczenia. Przybywała generalicja, wyżsi dowódcy, trzeba było zapewnić im bezpieczeństwo. Ale do dnia dzisiejszego można tędy pójść po prawie wszystkich przejściach i miejscach Zamku Czocha. To chodźmy dalej, je zwiedzajmy, a u nas, drodzy Państwo, teraz czas na szybkie strzały. Na początek lecimy do Brukseli. Podczas spotkania ministrów obrony państw Unii Europejskiej zdecydowano o zaproszeniu państw spoza wspólnoty do PESCO, czyli Europejskiego Mechanizmu Gwarantującego Stałą Współpracę w zakresie polityki bezpieczeństwa. Do programów PESCO przystępują Stany Zjednoczone, Kanada i Norwegia. Liczę na to, że również inne państwa będą miały taką możliwość. 14 krajów wspólnoty zaproponowało stworzenie wspólnych wojskowych sił szybkiego reagowania, które mogłyby interweniować na wczesnym etapie międzynarodowych kryzysów. Byłaby to brygada licząca 5 tysięcy żołnierzy, dysponująca jednostkami nawodnymi i samolotami. Teraz robimy szybki desant do Estonii na manewry Defender Europe 21. Poligon w Tapa jest jedną z wielu aren ćwiczeń. W tym roku bowiem szkolenie odbywa się na kilkudziesięciu poligonach w kilkunastu państwach, a udział w nim biorą wojskowi z 27 państw. Amerykańscy żołnierze są już obecni m.in. w Rumunii, gdzie pojawią się także polscy żołnierze, ale też w Grecji, Chorwacji czy Albanii. Dla państw położonych na wschodniej flance NATO gwarancją bezpieczeństwa jest militarna obecność sojuszu i takie jak Defender Europe 21 wspólne ćwiczenia z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych. Uroczystości ciąg dalszy. 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na warszawskim placu Marszałka Piłsudskiego biało-czerwony symbol został podniesiony na 35 masztach tworzących kontur Polski. Wokół polskiej flagi jednoczymy się. My Polacy, to wokół biało-czerwonej jednoczą się nasi rodacy poza granicami naszego kraju. Święto flagi obchodzone jest od 2004 roku. No to jeszcze coś na wojskową nutę. Z okazji 3 maja i Dnia Flagi utwór Witaj Majowa Jutrzenko został wykonany wspólnie przez orkiestry wojskowe na terenie całego kraju. Już nic nie mówimy i zamieniamy się w słuch. Na koniec sensacyjne odkrycie. Zabetonowane działa samolotów bojowych z okresu II wojny światowej znalazł właściciel posesji we Wróblewie niedaleko Poznania. Natknął się na nie podczas remontu ogrodzenia. W słupach od 74 lat ukryte były dwa działa z amerykańskich samolotów oraz kilka karabinów z wyposażenia amerykańskiej i niemieckiej floty powietrznej. Eksponaty trafiły do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Przyznają Państwo, że to niezwykle fascynujące miejsce. Co prawda nie udało nam się rozwiązać wszystkich zagadek, ale poszukiwania tajemnic Zamku Czocha trwają do dziś i pewnie jeszcze potrwają. Jedną tajemnicę możemy zdradzić. Spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.